Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogu żurkę jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu, kursy online oraz Szkołę Konstrukcji i Szycia Miarowego Online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak wymienić żarówkę w overlocku. Do wymiany żarówki będzie nam potrzebna żarówka oraz śrubokręty płaski albo krzyżakowy. Przed przystąpieniem do konserwacji overlocka należy wyłączyć i odłączyć całkowicie zasilanie. W moim overlocku Janome 990D śrubka, którą muszę odkręcić, znajduje się z tyłu. Do tej śrubki pasuje jakiś śrubokręt płaski i też krzyżakowy. Odkręcamy delikatnie naszą śrubkę, przytrzymując część ruchomą korpusu. Nie musisz tej śrubki całkowicie odkręcać, tylko do momentu aż zwolni nam korpus. Aby wyciągnąć żarówkę przepaloną, należy Delikatnie wcisnąć ją do środka i delikatnym ruchem przekręcić, wyciągając żarówkę. Na każdej żarówce masz podany opis na korpusie bądź na bańce szklanej. Tym samym ruchem wkładamy żarówkę do środka, wyczuwając prowadnicę, wkładamy do oporu i przekręcamy, żeby żarówka się umiejscowiła. Wkładamy korpus i dokręcamy śrubkę. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach, jeszcze bardziej umilą wam szycie.